Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w dzisiejszej świątecznej edycji Sim Wszystkim. Dzisiaj jest przed nami jedynie 6 kawalerów, którzy zawalczą o serce naszej niewiasty. Poznajmy najpierw właśnie niewiastę. No to hejka, mam na imię Marcelina, sporo tańczę, jestem animatorką, więc zabawiam dzieciaki, nie w piwnicy. dobra, zatrzymajmy się tutaj. W pierwszej rundzie poprosiliśmy, żeby nasi kawalerowie przynieśli do naszej niewiasty prezent ze sklepu w League of Legends. Może zaczynając od góry, od Lemiusza, pokaż nam, co przyniosłeś. Przyniosłem na tą konkurencję płaszcz negacji, ponieważ w długie, mroźne wieczory zimowe jest zimno, a płaszcz pozwoli ci, żeby było ciepło. Konkretna wypowiedź. Pomyślał o sezonie zimowym, w sumie to prawda, śnieg za oknem. Adriano Scabanos, zapraszamy ciebie tutaj. Przyniosłem dla ciebie buty, które chyba najbardziej mi wyglądają na takie zimowe. Dobra, masz płaszcz, masz buty. A wow, to cię stworzy, nie? Dobra, zobaczmy, co ma pan Mundo, kopaczek. Ja przyniosłem dla ciebie buty, które są bardzo szybkie. Naszyjnik, pierścień oraz ciasteczka, żebyś mogła sobie zjeść ze smakiem. Tym, chłop, kuźwa, cały zestaw. I jeszcze mogę ci dać hero, proszę. A nie dałeś jej, mi dałeś. Haha! Dzisiejszy film jest sponsorowany przez Gaminate. Suplement dla gamerów, który poprawi swoją koncentrację i da ci siłę na długie wieczory z ligą. Będziecie potrzebować shakera, Gaminate'a i wody, opcjonalnie kostki lodu. Pyk, pyk, pyk. Trzęsiecie i pijecie, gotowe. Możecie cieszyć się energią na kolejne godziny gamingu, nauki czy pracy. Gaminate nie zawiera cukru. Pobudza i poprawia koncentrację, a nie tylko dodaje energii jak zwykły energetyk. Pamiętajcie, że z kodem Dr. Hodo dostaniecie 10% zniżki. Klikajcie w link w opisie i przetestujcie pakiet startowy z gwarancją zwrotu kosztu. Zapraszamy pierogi. Ja też przyniosłem płaszcz negacji. Co dwa płaszcze to nie jeden, nie? Panie Kisielu, zapraszamy. No to ja ci przyniosłem eterycznego duszka, żebyś zawsze miała towarzysza w te zimowe wieczorki. Ty, ale to za tą porę lata. Dobra, i ostatni jest Święty Mikołaj. Ja tutaj przyniosłem czurelię, żeby zadbać o naszą kondycję. Damn, he speed, nice. No dobra, proszę Państwa, pierwsza runda za nami. Wiemy, jakie prezenty mogłyby przynieść potencjalny kawaler Mikołaj. Czy ktoś podobał się tobie najbardziej w tej rundzie? Szczerze, najbardziej chyba przekonała mnie ta osoba z ciasteczkami. Aczkolwiek, żeby nie myśleć tylko i wyłącznie o żarciu. To bardzo mnie przekonały również te buty oraz płaszczyk. Ale ten poro też był przesłodki. Chyba wymieniłaś wszystkich, także teraz będzie bardzo trudno zdecydować, kto ma z nami się pożegnać w tej rundzie. Niemniej ten wybór będzie należał do ciebie. Co tu się dzieje, Kuba? Simp czy skin? Nic nie mówiłeś? Myślałem, że się przyjaźnimy, Kuba! Aha! No dobra, to skoro już tu jesteś, to możesz pomóc Cysi, bo ona ma problem, żeby wybrać, kto odpadnie w tej rundzie. Czekaj, kurwa, ja tam spodnie, ja dopiero z palenia w piecu wróciłem. Z pieca ledwo wyszedł! Zdaje mi się, że powinniśmy pójść z użytkownikiem na dżanie, za to, że jest jeden przedmiot, każdy ma co najmniej dwa. No to teraz pytanie do Cysi, czy ty się zgadzasz z tym wyborem, czy jednak będziesz podejmować jakąś inną decyzję? Też był między innymi mój wybór, także no przepraszam. O nie, on ma lampki! I świąteczną czapkę! Nie mogę tu nie wchodzić, ja cię bardzo przepraszam. Dał, jeżeli teraz jest ci głupio i Cysia, jeżeli tobie jest głupio, to teraz Lemiusz, powiedz, co wybrałeś. Niestety wybrałem Simpa. Ajajaj. W drugiej rundzie kawalerowie włączą kamerki i zaprezentują swój świąteczny strój IRL. To lecimy w takim razie o prawej i to będzie pan Kisiel. To oczywiście mam typowy, jak na klasową wigilię, koszulę taką ładną czarną, skudną, bo białe już są takie pase i spodnie z New Yorkera. Aby było śmiesznie, jakby się spierdolił, co nie? Nie, nie wolno. Nie, niestety, nie spierdolę się nawet za pieniądze. Chyba, że duże. Dobra, to teraz kopaczek. Czerwona czapka Mikołaja. Mam sweterek świąteczny, proszę. Czarny, ale świąteczny dla mnie. Ale masz fotel z czerwonymi akcentami, także to świątecznie. Pięknie, dobra, dziękujemy. Teraz zaprosimy Saturna. Mam tutaj sweter. Zajebisty! Która dzisiaj kupiłem, również pod spodem. Powiedz, że masz skarpetki świąteczne. Oczywiście, że mam! Pokagacie! Dobra, kurde, no myślę, że zestaw zajebisty. Zazdroszczę ci koloru włosów. Zazdroszczę ci włosów. Pierogi, jesteś ready? Miałem do wyboru albo ubrać się typowo tak galowo, albo wybrać najbardziej świąteczną rzecz, jaką byłem w stanie ogarnąć. Minus jest taki, że ta najbardziej świąteczna rzecz jest mojej siostry. What the fuck is that? Ej, możesz jeszcze dyskotekę Mogę. Dobra. I ostatni będzie Adriano Scabanos. Czarne polo, no bo koszule jakoś dla mnie są niewygodne, więc tak na co dzień sobie po prostu chodzę w polo. Ubrałem sobie białą bluzę pod klimat taki świąteczny. Tu mamy komplet. No zostaje ten z kompletem Grincha, bo to...
Oj, to zdecydowanie, no. Pewno zostaje. Ostatni był kabanos, nie? Tak. Zostaje. I zostaje ten w czarnej koszulicy, miał za sobą takie fajne półeczki z Pokemonami. O, kifel, dobra, przepraszam. Ostateczną decyzją moją jest, że wypada ten autograf. Kopaczek! O, aż umarł! Dobra, Kopaczku, no cóż, nie udało się, czy masz coś do powiedzenia, niewieście? Nie tym razem, no wiesz, no. Twoja ostateczna decyzja, wybrałeś Simpa czy Skina? No, chcesz się pochwalić? Ja się mogę założyć no, Skina, nie? No nie? I wygrałaś zakład. Tak, wybrał Skina, niestety. Ej, ja mam propozycję do ciebie, Siby. Za każdego mężczyznę, od pani, który wybrał Skina, ja dostaję tego Skina. Bez sensu. W kolejnej rundzie nasi kawalerowie opiszą, niewieście, swoją ulubioną potrawę wigilijną. Zaczniemy od Adrianosa Kabanosa i teraz pytanie na sam start. Czy twoim ulubionym daniem jest kabanos? Nie. Trochę się zawiodłem. No to chyba moim zdaniem klasycznie, jakieś pierożki. U mnie zawsze jest tradycja po prostu, że najstarszy z dzieci chowa pieniądze w pierożkach. Najmłodsi mają po prostu frajdę. Kurde, to jest pomysł na film, ej! Ukryłem pieniądze w pierogach! Ja pierwsze co pomyślałem, to że twój syn będzie mieć fajnego wujka szochu, ja bym zrobił mu takie pierogi kiedyś. Pierwszy pomyślałeś o filmie na YouTube'a. Ej, co to w ogóle są za niki? Dopiero strzaiłem! Cała kolacja wigilijna tu stoi. Mam również pierogi, ale domowej roboty z łososiem. Pierogi z łososiem? Co? A są tam pieniądze? Niestety, pieniądze są tam. A tam stoi ojciec z portfelem. I z pasem. Pytanie, sam lepiłeś? Tak. Wczoraj. Jebany, dobra, ja mu wierzę. To bym pomyślał, następny będzie pierogi. Szczerze, specjalnie pobiegłem przed chwilą do sąsiada, bo nie masz na nagraniu, to pokazane. O, to się nazywa poświęcenie, zajebiście. Mimo, w sumie powiedziałbym, że do zeszłego roku byłyby to moje jakby ulubione danie, ale w tym momencie przewyższa pierogi tylko łóżka. W sumie to to samo. Ale łóżka się lepiej jednak je troszkę bardziej niż pierożki. Chyba się przebranżowię z tym nikiem. Dobra, dziękujemy. Saturn, jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? I powiedz, że to nie jest planeta. Nie, to nie jest planeta, ale jest coś innego. Barszcz. Taki wspaniały, dosyć ostrawy barszcz. U mnie zwykle jest. Strasznie uwielbiam, ja bym go pił całe życie. Czerwony, rozumiem, barszcz. Tak, oczywiście. I już podchodzący pod bordo. Dobra, dziękuję. Usłyszeliśmy ulubione potrawy wszystkich naszych kawalerów. Może najpierw zapytajmy o twoją potrawę wigilijną. Z moją rodziną zwykle nie trzymamy się tradycji. Przy potrawach wigilijnych. My zawsze robimy coś, na co po prostu mamy ochotę. Ale najczęściej, za każdym razem u nas na Wigilii, te pyry takie, te kuchy na parze. O. Dobra, to Cysia, powiedz mi, to jest bezpieczny w tej rundzie? To cię urzekł najbardziej? Nie zdradzę na ten moment, kto mnie urzekł najbardziej. Dobra, to możesz w takim razie wskazać, kto odpadnie po tym nieszczęsnym pytaniu. Przepraszam, odpada. Saturn. O nie! Przez ten barszcz ostry, bo ja nie mogę z tych rzeczy jeść. Co masz w woreczku tam? Co to? Tam masz ten barszczyk pewnie, co? Weź se gulnij. O, od razu lepiej. Padkę, ale no cóż. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Teraz na zakończenie jeszcze możesz nam powiedzieć, co wybrałeś. No wybrałem Simpa. No taki dobry Saturn. W kolejnej rundzie nasi kawalerowie mieli przygotować kolędę. Z tego co wiem, będą ją śpiewali wszyscy razem. To w takim razie jesteście gotowi? 3, 2, 1 i... No to nieźle poszło. Dobrze, dziękujemy. O kurwa, ale to było potężne. Prawie nic nie słyszałam. Słuchajcie, niestety będziecie musieli zaśpiewać jeszcze jedną. Każdy osobno, żebyśmy byli w stanie, wiecie, podjąć decyzję. To co, może zacznijmy od Kiśla. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Brawo! Nie, no ładnie. Dziękuję. Teraz będzie gracz o pięknym niku pierogi. Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że panna czysta porodzi... A tu dobra, porodziła syna. Co tam miałeś napisane? No bo ja miałem w głowie porodziła. Nie! Dobra, i ostatni jest Adrianos Kabanos, słuchamy ciebie. Noc, święta noc. Pięknie! Jak ja mam mieć serce kogokolwiek wrzucić, jak oni się wszyscy tak ładnie starają? No niestety, tak jest Simp czy Skin, nie jest to program, w którym moralność, jakiekolwiek skrupuły mają miejsce. Niestety, kogoś musisz wypierdolić. No to na pewno do finału przechodzi pierogi. Przechodzą pierogi. Czyli tak, teraz stoimy przed wyborem. Czy Adrianos Kabanos, czy Kisiel dołączy do pierogów w finale? Do finału przechodzi... Kabanos. Kabanosie, witamy w finale. Twoje ręcznie robione pierogi akurat mnie złapały za serduszko.
I to było kłamstwo! Kupił ze sklepu, co? Nie, mama robiła. To w takim razie, Kisielku, czy chcesz coś powiedzieć naszej niewieście? A, skin. Tylko tyle, okej. Proszę Państwa, przed nami finał. Wielki finał tej edycji świątecznej Sing czy Skin. Do finału dostali się Pierogi i Adrianos Cabanos, czyli dwie jakby postacie nawiązujące swoimi nikami do jedzenia. Nie wiem, Cysia, czy to jest przypadek, czy jesteś po prostu fanką w pierdol... Tak, tak. Dobra, w wielkim finale waszym zadaniem będzie złożenie jak najlepszych życzeń niewieście. I teraz podchodzą wszyscy nawzajem, nawzajem. Dobra, to co, może zaczniemy w takim razie od Adriana? Masz 30 sekund, żeby złożyć jak najlepsze życzenia od serca Cysi. Start. Dobra, no to Cysia, przede wszystkim no to udanego Sylwestra, wesołych świąt, radości, niezapomnianych przeżyć, dużo wspólnego czasu razem z rodziną, ze znajomymi. Tak najbardziej tych chyba tego Sylwestra, żebyś wiesz, nie przesadziła gdzieś z alkoholem, z szampanem. A tak poza tym to wszystkiego dobrego i nawzajem, nawzajem. Stop! Dobra, wyrobił się. Pierogi, teraz ty masz 30 sekund na złożenie najlepszych życzeń dla Cysi. Start. A więc ja ci z całego serduszka życzę szczęścia, abyś była zawsze zdrowa, żeby ci było zawsze cieplutko, bo jak wiadomo zimno i w ogóle. Nie była głodna, bo jak wiadomo zła kobieta, głodna kobieta to zła kobieta. To zna dlatego... potrzeby kobiet, to plus. Tak, tak. No i żeby ci nie zabrakło nikogo, żebyś miała sobie z kim porozmawiać zawsze. Wszystkie lepszego na nas. Stop! Dobra, jest lepsze niż nawzajem. Usłyszeliśmy życzenia naszych kawalerów. Cysia, teraz przed tą najtrudniejsza decyzja tej edycji, to znaczy to, kto zostanie jej zwycięzcą. Jestem dość rozdarta między tym wyborem. Ma ktoś monetę? I tu wkraczam ja, a więc pierogu. Z czym pierogi? Ale zanim, z czego kabanosy? O, to jest też bardzo dobre pytanie. Dobra, to w sumie zostawmy przy tym. Pierogi, powiedz, z czym pierogi? Jakby jedyne, praktycznie najprawilniejsze są kapusta, grzyby. Teraz powiedz, z czym kabanosy? Jak nędzinki, takie są dobre. Teraz kabanosie. Z czego kabanosy? Wiesz co, wszystkie są dobre. Oprócz tych wega. Właśnie chciałem powiedzieć, że wega najlepsze. Dobra, kabanosy to tam chuj. Co z pierogami? Powiem tak, pierogi no to każde poza jednymi. Nigdy nie lubiłem z truskawką. A więc mamy jednego kawalera, który mówi, że lubi wszystkie kabanosy poza wegę oraz... Ja się w ogóle zapytam, Cysia, czy ta dyskusja w ogóle w jakikolwiek sposób przybliża nas do decyzji? Podobnie nie. No właśnie. Dobra, Cysia, finalna decyzja. W świąteczną edycję Skin czy Skin wygrywa... Ruch. Brawo, pierogi! No Adrianosie, kabanosie, było bardzo blisko, dotarłeś do finału, także gratulacje, niestety nie udało się wygrać całości. Czy chcesz powiedzieć niewieście, co wybrałeś? No moim wyborem był Sim. A ja chciałem dodać chodek, z***isz pomysł z pierogami i pieniędzmi, to cię pozwa. No o nie! Już miał być content robiony. Dobra, to Cysia, teraz finalna decyzja tej edycji. Co ty wybierasz? Czy wybierasz skina, czy wybierasz simpa? Racji, że tyle osób, całych tych sześciu, brało skina, więc ja również wybieram skina. I żeby być jeszcze gorszą i bredną, mogę jeszcze chroma do niego? I teraz, pierogi, czy chcesz nam powiedzieć, co wybrałeś? Ja sobie wziąłem simpa, no. Serce mi się kraje, no. Zresztą możemy zagrać sobie meczyk teraz. Teraz meczyk, a skina to no. No dobra, no to finalnie w takim razie w tej edycji. Zwycięzcą został pierogi, który wybrał simpa. Niestety, Cysia wybrała skina. Smutek. Żal. To miała być edycja świąteczna. Kolejny raz zostałeś oskubany na kasę.